Siema, hejos. Słuchajcie, taka paka wleciała do bleka od widza Pawła. W tej paczce jest rolka do nauki Willy. Damy to tu. Właśnie pojadę do garażu, będę ją montował, będę kręcił filmik z tego. Telefon do Pawła. Będzie oczywiście w następnych odcinkach próba właśnie testowania tej rolki. Jeden widz napisał, czy mu kupię takiego układa, patrzcie. Czyli wolna guma w wykonaniu bleka. Być może, że ta rolka mi pomoże i odblokuje, że po prostu będę mógł wolną gumę robić z jedynki, z dwójki. W ogóle byłem zaskoczony, że Paweł powiedział mi, że mi wyśle tą rolkę do nauki. 7-2. Nie, no nie. Powiem wam, widziałem tą rolkę na zdjęciach, Paweł jak wysyłał. Muszę powiedzieć, że jest profesjonalna, nie? Że takiej rolki nie widziałem u nikogo. To mnie zaskoczył, że mi to wysłał. Chciałem też, Paweł, się tobie zapytać, jak tobie szła ta nauka wolnej gumy na tych rolkach? Rzadko się spotyka, żeby ktoś miał rolkę. Także dzięki, Paweł, że mi wysłałeś, że pożyczyłeś. Na 3 tygodnie będę ją miał, no może 2. Bleku, a po co ci przednie koło, jak i tak zawsze na tylnym jeździsz? Muszę ją wykorzystać po prostu. Muszę wypróbować to. Kurde, powiem wam, jak to warto sprawdzać śruby. Patrzcie, palcami to odkręciłem. To tymczasem, do zobaczenia w garażu. Wymiana koła, wymiana opony z takiej łysej. Tu na taką ta w miarę dobra jest. Stan oleju. Jest dobrze. Idę po paczuchę, żeby ją rozpakować. Mam nadzieję, że wszystkie klucze tutaj mam do rozkręcenia tego koła. Nie mam dużego klucza. Akurat 24 nie mam. I już jest słabo. O kurde. No, czyli klucza nie potrzebuję. Dobra, teraz czas na paczuchę. To jest właśnie paczka od Pawła. Kole, czyli do wolnej gumy. Tadam! Obejrzał odcinek, w którym mówiłem, że po prostu bym chciał, jak już mam ten motocykl przy domu, że będę często po prostu wyjeżdżał i trenował. No teraz, jak widzicie, no nie mogę nic zrobić. Nic wyjechać, bo cały czas walczę z kołami, z oponami, bo już te się po prostu nie nadają. No i obejrzał ten odcinek, gdzie właśnie wspomniałem o tym. Patrzcie to. Profesjonalna rolka do nauki jazdy na kole. Przysłał mi sposób montażu. Tak to wygląda. Tutaj mówił, że kółko wymienił, bo takie uniwersalne, żeby się nadawało na teren i na asfalt. I tak wygląda w całości ta rolka. Tu na tym łączeniu tutaj jest właśnie regulacja wysokości. Czyli co, no pojadę zabić te koła do zmiany opon i zajmę się montażem tego. No co, no Paweł, no dzięki. To idzie na ten. Na wahacz. Będzie dobrze. Zobaczę, jak ty masz na motocyklu to zamontowane. Albo może wyślij zdjęcie, jak masz. Tu jakieś logo, czyli to jakiś oryginał jest. Nie, naprawdę to wszystko wycinane w CNC. Aluminium, czyli lekkie, to waży niecałe 7 kg. Jadę z oponami. Mam nadzieję, że mi na dzisiaj to zrobią i jutro trening. Dobra, spróbuję założyć, ale jeszcze zadzwonię do Pawła, podziękować mu, że mi to przysłał i podpytam, jak tak na szybko, żeby mi podpowiedział, jak to montować. Telefon do Pawła. Dobra, Paweł, telefon. Dobra. Już wykręcam. Paweł w Monachium teraz jest.
Oj, momento. Sekundo. O, jene. Tu połączenia z internetem nie ma. 7-2. Nie, no nie. Wybrany numer jest niedostępny. O. The chosen number is unavailable. Muszę próbować później, może w pracy jest. Tu poczta głosowa plusa. Może oddzwoni. Dobra, popatrzmy, jak to można zamontować. Słuchajcie, Paweł dzwoni. Już, moment. Siema, Paweł. Bleku mówi, dzięki za paczkę, dzięki za rolkę. Ma, tak, mam, przelotową. No, już właśnie widziałem, że... Aha, czyli tą długą, tak? No, tak, po prostu pokażę się tą łóżkę, tą długą szpilkę, to masz? Tak. I tam musisz dać po prostu, żeby przetarł ekran, żeby to jest bardziej, tą jest tą grubą, mm-hmm. żeby dać szpilkę tą śrubą. Aha, bo słuchaj, bo ty na jakim motor on montował? No, to ja mam tak samo wszystko. Będzie pasować, bo to jest to samo, co robisz KTM-a czy Husqvarna. Mam takie same koło. Możesz, słuchaj, możesz kogoś pozdrowić, bo ja nagrywam to. To możesz kogoś pozdrowić. Pozdrów. To pozdrawiam całą, powiedzmy, ekipę Beata ATV Team. Od Luźnika. Dobra, dzięki, Paweł. To ja tutaj kombinuję z tym. A filmik mi wysłałeś, jak to montować? Tak, tam ci wysyłam na YouTube, jak to gościu wmontuje, to więc powinni sobie dać radę. No dobra, dobra, okej, okay, dobra. Jak ktoś tu najwyżej wyślizgnie, to coś drynie, bo akurat to z doskoku najwyżej coś ci pomogę zamontować to. Dobra, dobra, okej, okay, dobra, dobra. To dzięki, to trzymaj się. Gdzie ta łapa tu przychodzi? Coś takiego. Chyba, że... Na wylot przeczyszczę. O, jak się przydaje. Teraz ośkę nasmaruję, żeby łatwiej przechodziła. Będę musiał jeszcze po klucze pojechać, czyli nie wszystko będę mógł dzisiaj zrobić, ale chociaż będę wiedział, jak to zamontować. Coś jakoś sobie tutaj dam radę. Szczypcami i kombinerkami. Wpierw trzeba sobie dopasować do wysokości wahacza. W moim wypadku by musiało być to tutaj. Mi się wydaje, że guma powinna iść od środka. Tak, w ten sposób. Czyli dobra, zakładam gumę. I teraz mogę przyłożyć kółko. To bym musiał jeszcze przesunąć. Jeszcze wyżej. I chyba bym dał jedną gumę. Bo dwie gumy to będzie za grubo. Ja nie przesunę, bo już mam gruby wahacz tutaj u góry. Z jedną gumą będzie łatwiej. Będę mógł przesunąć go wyżej, tak jak potrzebuję. Na wylot właśnie przez tą ośkę. Dobra, załapię lekko. Znowu muszę tu... Dobrze. Teraz to mi pójdzie dalej. O, ile chcę. Damy to tu. Tu to by się przydało kawał młota.
Bez młota nie robota, nie? Jest idealnie. Trzeba było też przeczyścić, przysmarować. Trochę się chyba zarzewiała. Śmiesznie to będzie wyglądało, jak tak zobaczą mnie na ulicy z takim kółeczkiem. Powiedzą, ty, ten chłop się uczy jeździć na motocyklu. O, mam tu jakiś smar. Stary od ścigacza. A te gumy, tutaj jest ich więcej. Mi się wydaje, że właśnie to jest do regulacji, jak gruby jest tutaj wahacz. Chyba, że Paweł widzisz, że coś nie tak. Nie, no tu jest dużo gwintu, tu wszystko będzie trzymało. Tylko klucze, żeby to wszystko dobrze poskręcać. Tutaj mam ośkę. Tutaj mam to, co zobaczymy, tą blokadę jakoś ustawimy. Coś takiego. Z takim kółeczkiem bleku będzie jeździł. Ale dobrze, muszę jechać po klucze. Muszę to wszystko dobrze pomontować. Tak jak Paweł mówił, dobrze by było, żeby we dwóch sobie go podnieść i ustawić, jak to ma, gdzie to ma blokować, w jakiej pozycji. Ja w tej chwili po prostu tego, nie wiem, na ile to koło będzie, po prostu drogą prób i błędów. Będę musiał wyrwać i zobaczyć, jak to. No najlepiej by było we dwóch, nie, go podnieść. No ale nie mam takiej możliwości. Ale w każdym razie montaż prosty tej rolki. Bardzo fajnie zrobiona. Tutaj jest takie zagięcie, że mam to na tylnej osi. No to nara teraz, tymczasem. Rolka zamontowana. Już nie będę kręcił tego, jak będę dokręcał tutaj śruby. Ale jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Ładnie to, dobrze to wygląda. Umówię się z Olasem lub z Tomkiem i może coś ponagrywają mnie z tym. Najlepiej to jakby, kurde... Nie no, muszę to ustawić. Do jakiego poziomu ma mi no, blokować, nie? Tą jazdę na kole. No dobra, to nara. Ajo, trzymajcie się.